Witam. Dzięki uprzejmości sklepu Twoje Pióro mogę zaprezentować taki oto egzemplarz pióra marki Herbin. Jak można było się przekonać po woleczku, wyprodukowane na Tajwanie. Pióro ma przywieszkę, że to pióro, więc pomyłki nie ma. Z drugiej strony informacja, że w środku jest konwerter, co akurat widać, bo pióro jest transparentne, tak zwany demonstrator. Tutaj na skówce mamy naniesione farbą nazwę firmy. No i teraz możemy przejść do przyjrzenia się detalom. Skówka już pozbawiona jest tutaj tej przywieszki, jeszcze tylko naklejka. Można zobaczyć spływak i stalówkę, bardzo ładna przezroczystość tego tworzywa sztucznego. Klips metalowy, taki dość prosty, nic wyszukanego. Z góry mamy taką, jeszcze sprawdzę jak on tu, no miękki, niespecjalnie twardy. Na końcu mamy metalowy pierścień, a z góry taki kapturek, można powiedzieć, pod skosem przymocowany, który jest połączony z klipsem. Natomiast druga część to korpus zakończony na płasko, z takimi otworkami, a więc na eyedroppera, czyli zakraplaczowe pióro, nie można tego przerobić, chyba że to się zaklei. Ja próbowałem, ale atrament się przelewa przez spływak, także się tego nie uda. Iridium Point, stalówka tutaj, nie widzę chyba oznaczenia, ale z grubości to tak na F wygląda. Tutaj jakaś siódemka jest na spływaku. Spływak widać bardzo ładnie przez ten plastik przeźroczysty. No i tam jeszcze taki pierścień metalowy jest na końcu. Pióro jest na zatrzask, a więc łatwo zdjąć i łatwo skówkę założyć. Powiedziałem już wcześniej, że widać konwerter i teraz pokazuję go w całej rozciągłości. Nie jest to specjalnie drogi konwerter, ale myślę, że swoją funkcję spełnia. Testowałem, działa, zaciąga atrament. Tu jest tylko jeszcze taki drobny metalowy pierścień i to w zasadzie cała filozofia tego produktu. Jeszcze raz z góry zobaczmy, że tutaj są otworki, więc atrament by się wylewał. Niewielki uskok tu między sekcją, gdzieś tam pół milimetra, właściwie nie przeszkadza przy trzymaniu. Dla mnie pióra długość ma odpowiednią, żeby nie musieć skówki zakładać z tyłu, ale można to zrobić. Leciutkie to piórko. Jak widać, nie ciągnie w ogóle ta skówka do tyłu, a więc zupełnie przyjemnie się w ręce to pióro trzyma. Prawie go nie czuję. Może dlatego, że nie ma atramentu. No i lećmy dalej. Wymiary 13 cm i 7 mm ma zamknięte pióro. Natomiast po zdjęciu skówki mamy 11,8 mm długości. Co do wagi, to niewiele ponad 10 gramów, może będzie 12 z atramentem, a może nie. Natomiast po zdjęciu skówki to już zostaje tylko 7 gramów tego pióra. Naprawdę prawie nic nie waży. Jeszcze pomierzę średnicę. W najszerszym miejscu 12 mm, a prawie przy stalówce 9 mm. Tak to wygląda. Teraz czas na porównanie rozmiarów z innymi piórami. Parker Duofold Centenier, powyżej Sonet, Lamy Safari i Pelikan 140. A po zdjęciu skówki widać, że wymiary zbliżone do Pelikana 140 bez skówki. Także raczej mniejsze pióro, ale to nie znaczy, że się nim źle pisze, bo jak robiłem próby, to dla mnie ta długość jest akurat w sam raz, by pisać bez skówki. A pisze się tym piórem w miarę przyjemnie. Atrament fajnie przepływa, nie trzeba specjalnie przyciskać, nic nie drapie. Na szybko jak smaruje tutaj gryzmoły, to widać, że atrament nie przerywa. O dziwo, wyszlifowana stalówka fajnie dookoła, więc można także odwróconą o 180 stopni pisać, nic nie drapie. Przepływ, jak już mówiłem, testuję bez nacisku. Cały czas ta sama ilość atramentu przepływa, żadnych problemów tutaj nie ma. Na szybko jeszcze raz próbuję, duże kółka, no i żadnych nie widzę tutaj
problemów z przepływem, zupełnie dobra produkcja. Pozwolę sobie jeszcze sprawdzić, jak się tą stalówkę wyjmuje. Bardzo łatwo po prostu pociągnąć i wystarczy przepłukać te elementy osobno. Wtedy bardzo pewnie i szybko wyczyścimy środek z tymi kanalikami. Wkłada się tam taki specjalnie, rowek jest zrobiony, że inaczej nie da się tej stalówki włożyć ze spływakiem, także żadnych problemów tutaj nie miałem, żeby poskładać pióro z powrotem w całość. O, przepraszam, trąciłem kamerę. A tak mówię na koniec, podsumowując, że jak za pióro za 50 zł, mniej więcej po tyle jest sprzedawane w Twoim piórze. Jest to zupełnie przyzwoita propozycja i dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę z piórem wiecznych, i dla tych, którzy potrzebują tam jeszcze ze sobą nosić jakieś dodatkowe pióro z innym kolorem atramentu. Dziękuję za uwagę.